Cześć, witam wszystkich serdecznie. Ja jestem Marcelina, a to jest kanał poświęcony sprawom kryminalnym. Jakiś czas temu pytałam, czy chcielibyście posłuchać o Luisie Garavito. Materiał pojawił się w ubiegłą niedzielę na YouTubie. Już na tą chwilę wiem, że YouTube bardzo mocno ograniczył jego zasięgi. Było to do przewidzenia, chociaż nie sądziłam, że aż tak bardzo poleci w dół w stosunku do materiału o Abi. Jeśli ktoś nie słuchał, a ma ochotę, to zapraszam. Dzisiejszym tematem podcastu będzie morderstwo młodej Szwedki w Bostonie. Ta sprawa jest na mojej liście od bardzo, bardzo dawna. Nie wiem nawet, czy nie od początku istnienia kanału, więc będzie w wakacje 5 lat. Mimo tak długiego okresu nic się w niej nie zmieniło, co mnie smuci, bo ja nie lubię nierozwiązanych spraw. Zatem przejdźmy do dzisiejszego tematu. 23 czerwca 1996 roku, niedziela. W niedzielę po 13:00 bezdomny mężczyzna przeszukiwał kosze na śmieci w bogatej dzielnicy Bostonu, Back Bay. Zaglądał do każdego worka, licząc, że znajdzie puszki lub butelki, które będzie mógł sprzedać. Przy Boston Street 1091 w jednym z kontenerów mężczyzna znajduje worek. Jego zawartość jest ciężka. Z całą pewnością nie znajduje się w nim nic, czego aktualnie szuka. Kiedy próbuje przepchnąć worek, worek się otwiera, a jego oczom ukazuje się fragment ludzkiego ciała. Z całą pewnością uświadomienie sobie, co właśnie zobaczył, zajęło mu kilka sekund. Przerażony udaje się na najbliższy komisariat policji. Tak zaczęło się śledztwo w sprawie morderstwa Kariny Holmer, które można powiedzieć, że trwa do dziś, bo mimo nieustalenia mordercy, śledczy co jakiś czas wracają do niego i przypominają o sprawie. Karina Erika Holmer urodziła się 7 września 1975 roku w Szwecji. Mieszkała w małym miasteczku Hindlaret, około 360 km od Sztokholmu. Dziewczyna kochała zwierzęta i przyrodę. W okresie szkoły przynależała do harcerstwa. Bliscy wspominali, iż chadzała własnymi ścieżkami, miała swoje zdanie i była niezależna. Drugą zaś stroną tej niezależnej i silnej dziewczyny była miłość do sztuki. Karina pisała wiersze. Po ukończeniu szkoły chciała podróżować, jak większość Europejczyków wówczas marzyła, by zobaczyć Stany Zjednoczone. Nie było jej jednak stać na taką podróż. Szczęście uśmiechnęło się do tej młodej kobiety zupełnie niespodziewanie. Kupiła zdrabkę czy też los na loterii i wygrała. Nie była to jakaś powalająca z nóg suma. $1500 wystarczyło, aby spełnić jej marzenia o podróży do USA. Jasne było, iż z taką kwotą młoda kobieta nie utrzyma się w Stanach, a jej bilet swoje kosztował. 20-latka postanowiła, że podejmie pracę, a w międzyczasie będzie zwiedzać i poznawać Stany Zjednoczone. Pracą, jaką obrała Karina, była opieka nad dziećmi z zakwaterowaniem. Młoda kobieta zdecydowała się wyjechać, korzystając z wizy turystycznej, nie pracowniczej. Źródła twierdzą, że było to zdecydowanie łatwiejsze, tańsze i szybsze rozwiązanie, chociaż niosło za sobą pewne konsekwencje. W licencjonowanej agencji pracy, która zajmuje się takimi posadami, nie mogła zostać zarejestrowana. Właśnie ze względu na brak wizy pracowniczej. Takie agencje dopełniają wszelkich formalności przed przyjazdem takiej niani. Sprawdzają bardzo szczegółowo pracodawców, służą pomocą i wsparciem dla dziewczyn, które decydują się, jakby nie było, zamieszkać z obcymi ludźmi. Jest to proces, który zajmuje trochę czasu, a i nie należy ponoć do najłatwiejszych. Niezbędne są badania, również te psychologiczne, szeroki wywiad, sprawdzenie niekaralności i wiele formalnych kwestii. Chcąc jak najszybciej spełnić swój amerykański sen, Karina decyduje się podjąć pracę nielegalnie. Nie do końca jest znany przebieg nawiązania współpracy z agencją i cały proces wyjazdu, dlatego nie będę snuć domysłów. Nie sądzę, aby agencja miała bezpośredni związek z dalszymi wydarzeniami, więc nie ma to takiego dużego znaczenia. W marcu 1996 roku Karina zjawia się w Stanach. Dziewczyna znalazła pracę i zamieszkała z 4-osobową rodziną. Podjęła się opieki nad domem i 2 dzieci. Jej pracodawcami była para artystów. Głowa rodziny Frank zajmował się fotografią, zaś jego małżonka Susan wykładała na lokalnym uniwersytecie i malowała obrazy. Rodzina była zamożna, więc fakt zatrudnienia przez nich opiekunki z nielicencjonowanej agencji jest zastanawiający. Karina 5 dni w tygodniu zajmowała się domem i dziećmi. Syn pary wówczas uczęszczał do 1. klasy szkoły podstawowej, zaś córka nie chodziła jeszcze do szkoły. Początki współpracy były optymistyczne. W listach do rodziny dziewczyna chwaliła sobie pracodawców, ich dzieci, lubiła zabawy z podopiecznymi, sprawiało jej to radość. Pisała bliskim o różnicach w sposobie bycia, wychowywania dzieci między Szwedami a Amerykanami. Wszystko wskazywało na to, że Karina dobrze czuje się w nowym miejscu. Rodzina mieszkała w okolicy Dover, około 32 km od Bostonu. Frank Rapp, jej pracodawca, miał studio fotograficzne w Bostonie. Mężczyzna spędzał w nim czas od poniedziałku do piątku. W weekendy wracał do domu w Dover. W soboty i niedzielę mieszkanie, biuro Franka stało puste. Padła propozycja, aby Karina weekendy spędzała w Bostonie, jeśli oczywiście ma ochotę. Zdecydowanie było to ciekawsze i bardziej atrakcyjne miejsce dla młodej kobiety. Układ wydawał się całkiem dobry. Opieka nad dziećmi i domem 5 dni w tygodniu, plus mieszkanie, jedzenie, wypłata, a do tego weekendy w Bostonie. Myślę, że to bardzo atrakcyjna oferta dla młodej osoby. Z czasem coś w tym idyllicznym układzie zaczęło się psuć. Listy Kariny do przyjaciółki i siostry zmieniły swój charakter. Młoda kobieta zaczęła narzekać na obowiązki. To krótki fragment listu do przyjaciółki Charloty. Zawsze jest tyle sprzątania i chyba cały czas jestem zestresowana. Czyli nie do końca jest tak, jak myślałam. Innej koleżance napisała, iż wydarzyło się coś strasznego. Nie rozwinęła jednak tej myśli. Napisała jedynie, że więcej opowie, kiedy wróci do domu. Planowała skrócić również swój pobyt do sierpnia. Warto wspomnieć, że Karina poznała kilka dziewczyn ze Szwecji, które również pracowały jako nianie w Bostonie i jego okolicach. Dziewczyny razem spędzały wolny czas, zwiedzały i nierzadko imprezowały. Bazą wypadową i miejscem spotkań było zazwyczaj mieszkanie Franka. Z 21 na 22 czerwca 1996 roku w klubie Zanzibar impreza trwała w najlepsze. Alkohol lał się strumieniami, a na parkingu brakowało miejsca. Lokal był wypełniony po brzegi. Piątkową noc Karina spędziła właśnie w tym przybytku. Nie była sama, towarzyszyły jej koleżanki po fachu. Źródła różnią się w relacjach z nocy w klubie. Jedno jest dla mnie kluczowe. Dziewczyny nie trzymały się razem. Karina sama opuściła klub, a konkretnie została z niego wyproszona przez ochronę ze względu na stan upojenia. Miało to miejsce już po 12, czyli 22 czerwca. Najprawdopodobniej mocno po 2. Młoda kobieta po opuszczeniu lokalu była widziana przez wiele osób. Jedni widzieli ją przemierzającą okolice lokalu samotnie, inni zaś w towarzystwie. Ostatnie miejsce, gdzie była widziana, to skrzyżowanie Boston i Tremont. Następnego dnia, czyli 23 czerwca, część jej ciała została znaleziona przez bezdomnego w koszu na śmieci. Sprawa była głośna. Niecodziennie znajduje się zwłoki okaleczone w taki sposób. W lokalnych wiadomościach informowano o ujawnieniu ciała młodej kobiety o nieustalonej tożsamości. Frank i Susan rano dostali telefon od jednej z koleżanek, że nie może się skontaktować z Kariną. Mieli też okazję obejrzeć wiadomości, w których mówiono o odnalezieniu ciała młodej kobiety. Para stwierdziła, że jest to Karina. Pracodawcy skontaktowali się z bostońską policją. Śledztwo było trudne. 20-letnia Szwedka była widziana przez wiele osób, których uwagę z pewnością przykuł jej strój. Dziewczyna miała na sobie czarny top oraz srebrny, mieniący się sweter i spodnie w tym samym kolorze. Problem polegał na tym, iż wszyscy, a przynajmniej lwia część osób, które widziały dziewczynę, po opuszczeniu pubu była pod wpływem alkoholu. Mieszały się godziny, miejsca i ludzie, z którymi była widziana. Bardzo trudno jest odtworzyć oś czasu z tamtej nocy. Źródła nie są spójne, a niektóre z wydarzeń, mimo iż przedstawiają tą samą sytuację, różnią się co do osób, które brały w niej udział. Przesłuchano ponad 300 osób, a mimo to nie udało się ustalić zbyt wiele. 21 czerwca, piątkowy wieczór, Karina spotyka się z koleżankami w mieszkaniu, biurze swojego szefa w Bostonie. Najprawdopodobniej oprócz 20-latki były tam jeszcze 3 młode kobiety. Dziewczyny udały się do pubu Zanzibar w Stanach. Noc 22 na 23 czerwca niewiele znaczy. Natomiast w Szwecji obchodzi się letnie przesilenie. Oczywiście u nas też niektórzy świętują, ale w państwach skandynawskich ta noc ma wyjątkowe znaczenie. Można zatem mniemać, iż dziewczyny zaczęły imprezować już 21, bowiem był to początek weekendu. Midsommar, bo tak nazywa się to święto, w Szwecji obchodzone jest hucznie, a jego doniosłość można porównać do Bożego Narodzenia, Sylwestra. Zatem młode kobiety miały co świętować i świętowały. Tańczyły, piły i poznawały nowych ludzi. Mimo iż kręciły się po lokalu i rozmawiały z różnymi osobami, ponoć miały się w zasięgu wzroku. W pewnym momencie Karina przewróciła się w łazience z powodu upojenia. Została wyproszona z lokalu. Karina opuściła lokal sama. Po 2 w nocy Karina wychodzi z lokalu. Krótko później chce do niego wrócić. Nie zostaje wpuszczona i tu znów jest nieścisłość. Mamy informację, że lokal już był w trakcie zamykania. Inna mówi o tym, że stan Kariny był na tyle wskazujący, iż ochrona nie wpuściła jej do środka. W uliczce, gdzie mieścił się Zanzibar, były jeszcze inne lokale. Wiele osób krążyło między pubami, inni zaś wychodzili z nich, by udać się do domu. Byli i tacy, którzy stali na ulicy, rozmawiali, pili. Kilka z tych osób widziało Karinę tańczącą z bezdomnym mężczyzną. On nazywał się Van Paul. Van został przesłuchany w tej sprawie, ale nie wniósł nic znaczącego do śledztwa. Następnie młoda kobieta jest widziana w towarzystwie mężczyzny z psem. Opiekun i pies rzucają się w oczy. Obaj byli ubrani w koszulki z logo Supermana, do tego Karina, cała na srebrno. Faktycznie musieli przyciągać uwagę innych ludzi. Tożsamość gościa z psem zostaje ustalona. To Herb Witten. Ten nie zaprzecza, że spotkał Karinę, ale całkowicie odcina się od morderstwa. Herb miał alibi. W drodze powrotnej do domu, mieszkał poza Bostonem, zatrzymała go policja, przekroczył prędkość. Kolejne zdarzenie jest niepokojące. 2 czy 3 mężczyzn w srebrnym aucie namawia Karinę, by pojechała z nimi. Konkrety z tego zdarzenia nie są do końca jasne i spójne. Ten temat jest zaledwie muśnięty, ale jakby nie patrzeć, bardzo istotny moim zdaniem. Jedne źródła wspominają, iż ktoś widział Karinę wsiadającą do srebrnego auta, a właściwie zmuszaną, aby tam wsiadła. Interwencja tej osoby, która to widziała, miała zostać zablokowana przez groźby mężczyzn. Druga wersja jest taka, że to ktoś znajomy Kariny widział ją w srebrnym aucie z mężczyznami. Ta osoba podeszła i zapytała, co Karina robi, gdzie się wybiera. Na co dwudziestolatka miała odpowiedzieć, iż jedzie na after. Jeden z mężczyzn miał być agresywny w stosunku do znajomego Kariny. Nie jest to jednak ostatni raz, kiedy dziewczyna była widziana. Źródła wspominają o obserwacji młodej Szwedki przed sklepem całodobowym już po godzinie 4:00. Co interesujące, można znaleźć wzmiankę, iż zostało to uwiecznione na kamerach. Ale są też informacje, że policja może i kiedyś miała takie nagrania, jednak na tą chwilę nie jest w ich posiadaniu. Jest coś, co może niejako potwierdzić informację o obserwacji Kariny w okolicy sklepu. Obiekt ten znajdował się niedaleko 1091 Boston Street, gdzie znaleziono ciało dziewczyny. Oczywiście informacji brak, czy była sama, czy w towarzystwie innych osób. Mniemam, że gdyby ktoś jej towarzyszył, zostałoby to ujawnione. Ale są to tylko moje domysły. Niestety kolejne informacje o Karinie pochodzą z 23, kiedy to bezdomny około 13:30 odnalazł jej ciało. Gdzie i z kim przebywała młoda kobieta od godziny 4:00 rano 22 czerwca? Z zeznań osób, które miały z nią kontakt tamtej nocy, wynika, iż dziewczyna czuła się porzucona przez znajomych, a co niepokojące, nawiązywała kontakty z przypadkowymi osobami i chętnie prowadziła konwersacje. Żadne z miejsc, gdzie była widziana, nie znajduje się w okolicy mieszkania Franka. Czy zatem szukała towarzystwa, aby wrócić do domu, czy może miała ochotę jeszcze poszaleć? Zanzibar znajdował się około 50 minut spacerem od mieszkania Franka. To dość spory kawałek do przejścia, biorąc pod uwagę stan dziewczyny. Natomiast sklep i kontener, gdzie ją odnaleziono, to około 4,5 kilometra od miejsca, gdzie miała nocować Karina, czyli tutaj już mamy ponad godzinę spaceru. Największym rozczarowaniem dla śledczych była sekcja zwłok. Ciało Kariny zostało przecięte na pół dosłownie. Morderca wykonał precyzyjne cięcie między kością biodrową a żebrami. Możliwe, że użył do tego piły mechanicznej. Narzędzie zostało poprowadzone precyzyjnie między kręgami, co oczywiście wskazuje, iż zrobił to ktoś mający jakieś pojęcie o anatomii człowieka albo chociaż zwierząt. Przyczyną śmierci było uduszenie. Na szyi dziewczyny znaleziono ślady. Właśnie po duszeniu, najprawdopodobniej za pomocą jakiejś linki lub sznura. Na nadgarstkach również były ślady po krępowaniu. Brak jednak siniaków, otarć, tak jakby młoda Szwedka wcale się nie broniła. Górna część ciała Kariny została umyta. Na ciele nie znaleziono prawie nic, jedynie niewielką ilość krwi. Nawet makijaż został zmyty. Przypuszcza się, że dziewczyna żyła jeszcze wiele godzin po tym, gdy była widziana ostatni raz. Umyto zwłoki i zapakowano w 2 worki foliowe, nie pozostawiając po sobie praktycznie żadnych śladów. Śledczym udało się zabezpieczyć niepełny odcisk palca. Nie nadawał się i chyba w dalszym ciągu nie nadaje się do identyfikacji. Znajdował się wewnątrz jednego z worków, ale zaznacza się, że wcale nie musiał należeć do mordercy. Podejrzewa się, że morderca pozbył się dolnej części ciała, chcąc ukryć ślady gwałtu i ewentualne dowody w postaci DNA. Nic nie wskazywało na jakiegoś rodzaju sadyzm, nadzabijanie. Sprawa Kariny nierzadko jest poruszana przy sprawie Czarnej Dali, właśnie ze względu na obrażenia i zmycie makijażu w przypadku Kariny, a umycie włosów w przypadku Dali. Więcej jednak jest różnic niż podobieństw. Dalia nosiła ślady tortur. Na szczątkach Kariny nie było niczego takiego. Oprócz wyżej wspomnianych mężczyzn, to znaczy bezdomnego i faceta z psem, których policja wykluczyła z grona podejrzanych dość szybko, było jeszcze kilka osób, które przykuły uwagę opinii publicznej i policji. Rodzina, u której pracowała Szwedka, nawiązała współpracę z adwokatem, co wielu osobom wydało się podejrzane. A wzmagał to fakt, że kilka dni po morderstwie Kariny spalił się ich kosz na śmieci. Policja chyba też musiała mieć ich pod lupą, ponieważ zbadano, co tam mogło spłonąć. Nic znaczącego nie udało się zabezpieczyć. W mieszkaniu w Bostonie również śledczy prowadzili pracę. Są pewni, iż do morderstwa tam nie doszło. Uwadze internetowych detektywów nie umknęły obrazy, zdjęcia autorstwa Susan. Pokażę wam kilka obrazów, które wzbudzają najwięcej emocji. Może wśród nas jest ktoś, kto zna się na sztuce i powie nam coś więcej. Internauci wspominają o obrazie Taking a Step. Jest to biały obrys, zarys dolnej części ciała od pasa w dół na fioletowo-czarnym tle. Następny to Levitation. Tu mamy lewitującą kobietę, wokół jej bioder widać krążące lasso trzymane przez mężczyznę. Obraz jest utrzymany w odcieniach czerwieni i bieli. Krótko opisuję te obrazy, aby osoby słuchające mogły mniej więcej wyobrazić sobie, o czym mówimy. Falling in Love. Na tym obrazie jest blondowłosa kobieta, naga, wisząca na czerwonej chuście czy też szarfie. Chusta oplata jej piersi. W górnej części obrazu widać nogę od kostki w dół. Ponoć były jeszcze inne obrazy, które internauci wiązali z Kariną, ale zostały usunięte ze strony Susan. Nie mogę zaprzeczyć ani potwierdzić, bo od kiedy ja interesuję się tą sprawą, czyli powiedzmy od 5 lat, nic tam nie zostało usunięte. Wszystkie obrazy, które są na tą chwilę, były i wtedy. Moim zdaniem z tymi obrazami to jest trochę naciągana sprawa. Na stronie Susan nie znalazłam dat powstania tych dzieł, więc to, czy namalowała je przed morderstwem, czy po, zostaje w sferze domysłów. Przynajmniej dla mnie. Nawet jeśli są inspirowane Kariną, nie oznacza, że Susan i Frank zamordowali tą młodą dziewczynę. Z całą pewnością jakiś wpływ morderstwo Kariny wywarło na ich życie. Trudno jest mi uwierzyć, że przeszli po tym wszystkim do porządku dziennego. Z informacji wynika również, że nim Frank i Susan zadzwonili na policję, mężczyzna pojechał do swojego biura w Bostonie, by sprawdzić, czy niani tam nie ma. Oboje mieli alibi, które dawali im rodzice Susan. Starsi państwo przebywali u nich przez weekend. Para była zaskoczona informacjami, jakoby Karina miała skrócić u nich swój pobyt. Nie zauważyli również, aby jej stan psychiczny był gorszy i niania miała jakieś problemy. Młoda Szwedka nie była pierwszą nianią goszczącą u tej pary. Przed nią było ich najprawdopodobniej 5 albo 6. Tylko jedna stwierdziła, iż Frank był straszny. Jest to stwierdzenie wyjęte z kontekstu, zatem pole do interpretacji mamy olbrzymie. Wiele osób uważa, iż Frank zabił Karinę, bo była z nim w ciąży. To miał być również powód rozczłonkowania ciała. Jest to moim zdaniem daleko idąca fantazja. Rozczłonkowanie ciała dla osoby, która nie ma żadnej wiedzy na ten temat, nie jest prostą sprawą. Uważam również, że ślady krwi byłyby trudne do ukrycia. Jeśli morderca faktycznie użył piły, to rozbryzgi byłyby spore. Jak wiemy, w żadnym z domów nie znaleziono nic takiego. Skoro w bostońskim mieszkaniu nie było śladów, gdzie teoretycznie Frank mógłby dopuścić się takiego czynu, używanie piły w nocy bez przyciągania uwagi sąsiadów to też nie lada wyzwanie, to tym bardziej nie zrobił tego w rodzinnym domu, gdzie była jego żona, teściowie i 2 dzieci. Kolejną osobą na celowniku był muzyk mieszkający w pobliżu miejsca zbrodni. Mężczyzna nazywał się John C. West. Mam nadzieję, że poprawnie wymawiam jego pseudonim. Skąd on się wziął w tej całej sprawie? No, on był uzależniony od heroiny. Mieszkał w pobliżu odnalezienia ciała. Grał koncerty ze swoim zespołem. Ich muzyka nawiązywała do niewoli i BDSM. Ponoć w jego domu znaleziono ludzką kość udową. Nie mam niestety informacji na temat pochodzenia tej kości. Faktycznie muzyka, wygląd i sposób bycia Johna mogły zwrócić uwagę śledczych na jego osobę, ale nie znaleziono nic, co mogłoby wskazywać na jego związek ze zbrodnią. Pojawiły się też wzmianki o funkcjonariuszu bostońskiej policji, który miał być w związku z Kariną. Jest to dość ciekawa informacja, która rozgrzewa wyobraźnię. Jednak nigdzie nie ma żadnych informacji o tym człowieku. Jeśli faktycznie taka relacja istniała, to ów człowiek musiał zostać wykluczony z grona podejrzanych. Pojawia się jeszcze Eugen McCollum, chyba tak pan się nazywał, Eugen McCollum, który dopuścił się 2 morderstw na kobietach. Obie zostały pozbawione po śmierci głów. Nie udało się w żaden sposób połączyć tego człowieka ze sprawą. Bezdomny mężczyzna, który tańczył z Kariną, nie miał za bardzo możliwości popełnić zbrodni. Po pierwsze, gdzie? Po drugie, zdaje się, iż był znany w okolicy, więc gdyby oddalił się gdzieś z Kariną, ktoś zwróciłby na nich uwagę. Dla ścisłości dodam, że niektóre artykuły twierdzą, że to ten sam człowiek odnalazł zwłoki Kariny. Nie jest to prawda. Kolejna osoba to pan z psem. Był widywany w okolicy już wcześniej. Strój jego, jak i psa miały przyciągać kobiety. Ten mężczyzna został szybko skreślony z listy podejrzanych. Dostał ten mandat, o którym już wspominałam, za przekroczenie prędkości. I on był dla niego niejako alibi. Kiedy funkcjonariusze go zatrzymali o 3:30, nie było z nim Kariny. Istotną moim zdaniem kwestią jest to, że mieszkał poza Bostonem. Jeśli się nie mylę, było to około 30 kilometrów od miasta. Zatem jaki miałoby sens przyjechanie do miasta z psem, zabranie kobiety do siebie, zamordowanie, rozczłonkowanie ciała i przewiezienie z powrotem do miasta. Rok po zabójstwie Kariny Herb popełnił samobójstwo. Śledczy, jak i adwokat Herba są pewni, że nie miał związku z morderstwem. Czy sprawa Kariny przyczyniła się do tego, co zrobił mężczyzna? W jakimś stopniu chyba tak. Był postacią, która zapadała w pamięć i rzucała się w oczy, a oskarżenia, chociaż najprawdopodobniej bezpodstawne, miały wpływ na jego samopoczucie. Sprawą zainteresowało się FBI. Niestety ich działania nie przyniosły nic. Stworzenie portretu psychologicznego mordercy okazało się niemożliwe. Czy morderca Kariny był tak pozbawionym emocji człowiekiem, że z łatwością przyszło mu rozczłonkować ciało? Czy może nie jest to jego pierwsza zbrodnia? Kolejną kwestią jest to, że trzeba mieć gdzie to zrobić, narzędzie, którym można się posłużyć i pewność, że policja nie zapuka do drzwi, bo zachowujesz się głośno. Dziękuję kochani za wspólnie spędzony czas. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Cześć.